Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska przedstawić nasze stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej. Tak jak już przedmówcy nakreślali właśnie całą tą sytuację, oczywiście stoimy wszyscy przed tym dylematem, że z jednej strony, jeśli byśmy nie wydłużyli tego okresu, to skazalibyśmy wiele placówek na zamknięcie, a z drugiej strony musimy właśnie akceptować to, że ktoś z jednej strony być może dał za krótki ten czas, a z drugiej strony strona rządowa nie wsparła po prostu tych placówek finansowo, dlatego dzisiaj nie są one w stanie należycie przystosować się. Oczywiście także i my będziemy popierać tę poprawkę, ale właśnie z takimi zastrzeżeniami i z prośbą do strony rządowej, by tak nie było, że kolejna nowelizacja za 2 lata będzie i znowu ktoś powie, że no jednak nie przygotowało się ileś tam tych placówek, bo dzisiaj niestety poprzez takie częste zmiany w prawie powodujemy to, że być może ci, którzy rzetelnie, często może wzięli kredyty, przystosowali się, mogą poczuć się po prostu oszukani, że my musieliśmy, a inni jeszcze 2 lata nie będą musieli. Tak więc ktoś może pójść tym samym tropem i Sejm za 2 lata także może znaleźć się pod ścianą, bo z terenu napłynie informacja, że 50% placówek dalej jest nieprzystosowanych. Dlatego uważam, że powinniśmy wspólnie już rygorystycznie trzymać się tego terminu. Z drugiej strony rząd powinien właśnie wspomagać samorządy, szczególnie właśnie te, które na przykład nie dostosowały się do tej pory i musi to być już jednak realizowane ze względu właśnie na dobro tych dzieci, bo nie oszukujmy się, że za 2 lata te standardy jednak wszędzie będą także i w rodzinach podwyższone, więc kolejne pobłażanie może doprowadzić właśnie do sytuacji patologicznych. Dlatego mówię, popieramy wydłużenie tego, ale zwracamy się właśnie szczególnie do strony tutaj rządowej z taką właśnie prośbą, by być może zorganizować jakąś ogólnopolską jeszcze akcję strony rządowej, czy wsparcia jakiegoś finansowego, czy ogólnie właśnie nadzoru, jak będzie przebiegało właśnie dostosowywanie tych placówek w tym wydłużonym czasie, byśmy znowu nie musieli wydłużać o kolejne terminy.